Wysoka Rado, otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie, zwołaną na wniosek burmistrza miasta Lubaczowa, 24. w obecnej kadencji. W dzisiejszym posiedzeniu na 15 radnych udział bierze 15 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych, pana burmistrza, pana zastępcę burmistrza, panią skarbnik. Wszyscy radni otrzymali porządek, zaproponowany porządek dzisiejszych obrad. Pozwolicie państwo, że go przedstawię. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym podjęcie uchwał, w punkcie piątym sprawy różne i w punkcie szóstym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad państwo radni macie jakieś uwagi, zastrzeżenia lub coś chcecie wnieść? Nie widzę. Tradycyjnie, jak do tej pory, będziemy głosować w sposób ręczny. Myślę, że na następną sesję już będziemy korzystać z systemu informatycznego. Więc przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do następnego punktu. Czwartego, podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji mamy trzy uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. I pierwszy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w tym momencie o wprowadzenie poproszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowni państwo, poprosiłem pana przewodniczącego, aby zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta Lubaczowa, tematyczną, aby zająć się problemem gospodarki odpadami w naszym mieście, ponieważ jest to pierwszy rok, w którym rozliczamy się inaczej, jeśli chodzi o prawo, jeśli chodzi o ustawę działającą w tym zakresie oraz po nowemu liczymy, i to jest konsekwencja tej ustawy, liczymy faktycznie zebrane odpady, za które płacimy firmie wybraną w przetargu. To jest okres, w którym wiemy już, jak działa system, jakie ilości odpadów produkujemy jako mieszkańcy miasta Lubaczowa i co z tym jest związane, jaki koszt ponosimy, jeśli chodzi o obsługę tego systemu. W dniu dzisiejszym proponuję trzy uchwały, które zarówno dotyczą bieżącego okresu rozliczeniowego, czyli roku 2020, oraz tego, co wypracowaliśmy na rok przyszły, bazując na doświadczeniu bieżącego roku. W dalszej części wyjaśnię, o co chodzi, jeśli chodzi o ilości, o sposób nowego podejścia do stawek i do sposobu ulg z tym związanych, ponieważ przez ten niecały rok
reagując na to, co się dzieje w mieście Lubaczowie, jakie ilości i jakie frakcje są oddawane przez naszych mieszkańców, a to co miesiąc jest analizowane i co miesiąc mamy rzetelne dane od firmy zbierające te odpady, zastanawialiśmy się, w jaki sposób zmienić, unowocześnić, jaki nowy system stworzyć, żeby był i sprawiedliwy, i nadążał za sytuacją, która się wydarzyła. Ale zanim przejdę do konkretnych danych i liczb, to chciałbym przypomnieć, jak ten system działa. Według ustawy, która obowiązuje od tego roku, musimy rozliczać się z faktycznej ilości śmieci oddawanych przez poszczególnych mieszkańców. I to jest inaczej niż w latach poprzednich, kiedy określaliśmy mniej więcej ryczałtową ilość odpadów i firmy zgadzały się na ryczałtowy koszt z tym związany. Nic nas w ciągu roku nie zaskakiwało. W tym roku każdy miesiąc jest rozliczany osobno i każdy miesiąc przynosi takie czy inne odchylenia od tak zwanej normy, od statystycznych ilości, jeśli chodzi o poszczególne frakcje odpadów komunalnych. I to jest, to trzeba jasno powiedzieć i powtarzać, że cena za kilogram, za tonę oddawanych śmieci zależy od nas, mieszkańców. I to my określamy, ile będzie kosztowało miasto wywożenie naszych odpadów komunalnych. Jeśli wyprodukujemy tonę, to za tonę musimy zapłacić. Jeśli 1000 ton, to za 1000 ton musimy zapłacić. I potem na koniec roku my jako pośrednik, bo tu miasto jest pośrednikiem między mieszkańcem a firmą, która nam wykonuje usługę. Firma jest wybrana w przetargu jawnym, gdzie określa się cenę, jest konkurencja i ta cena w tym roku, myślę, że jest konkurencyjna na rynku, duża, wynikająca z coraz większych opłat za składowanie odpadów na wysypiskach regionalnych. W tym roku cena wzrosła do poprzedniego roku o prawie 100%. To też, czyli te regulacje zewnętrzne, czy warunki zewnętrzne też wpływają na cenę naszych odpadów tutaj miejskich. I jak powiedziałem, my jako pośrednik musimy ten system trzymać w ryzach, czyli miasto musi mieć pieniądze zebrane od mieszkańców w postaci opłaty na zapłacenie firmy, która wywozi nasze odpady komunalne. I tak jak jest w wielu przypadkach dla takiego poglądowego, takiej poglądowej oceny czy pokazania, w jaki sposób ten system teraz działa, to jest tak, jakbyśmy płacili ryczałtowo za wodę, za gaz, czyli miesięcznie jakąś tam cenę, a na koniec roku spisujemy liczniki i płacimy za rzeczywiste zużycie, czyli albo mamy nadmiar, albo mamy niedobór, albo musimy wykonać dopłatę. I w tym roku ewidentnie wychodzi nam z naszych działań i z naszych ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, wychodzi nam niedopłata. Dlatego jest korekta, w pierwszej uchwale jest korekta opłaty za wywóz nieczystości, za wywóz odpadów komunalnych, aby ten budżet w tym roku i w przyszłym, ponieważ ostatnia płatność jest realizowana w miesiącu styczniu i częściowo w lutym, żeby pokryć rzeczywiste koszty obsługi wywozu naszych odpadów komunalnych. I szanowni państwo, dla uzmysłowienia sobie, jakimi ilościami, jakie ilości są tutaj jakby odbierane przez firmę, jakie ilości są produkowane przez nas, mieszkańców, to podam parę cyfr. Ogólnie z nieruchomości zamieszkałych zbieramy w tym roku 1960 ton. 1960 ton. Z czego blisko 500 ton to są odpady zielone, biodegradowalne.
Myśmy w tamtym roku, czy w tym roku, na początku tego roku, ustalając stawki na rok 2020, posiłkowali się szacunkami, danymi statystycznymi, gdzie w mieście Lubaczowie określaliśmy ilość produkowanych odpadów na mieszkańca około 130 kg. I wtedy było wielkie zdziwienie, skąd to się bierze, dlaczego jest taka wartość i czy to jest w ogóle prawda, czy statystyka nie kłamie. Badaliśmy wtedy miasta podobne do Lubaczowa, to był Przeworsk, Jarosław, Łańcut i tam też widać było, że to było znacznie ponad 100 kg na mieszkańca, gdzie okoliczne gminy pokazują 30, 60, 50. Wydaje się dziwne, że dlaczego tu u nas jest taka duża ilość odpadów komunalnych, ale tak jest. To pewnie da się wytłumaczyć, ale myślę, że to nie jest teraz czas na to, żeby analizować, kto ile produkuje i w jakim miejscu, czy to miasto, czy to połowa miasta, połowa wsi, czy to jest jakiś inny powód. Natomiast dane i liczby mówią same za siebie i są brutalne, bo z tego wynika, że jeśli przyjąć, że w systemie zadeklarowanych jest prawie 9 tysięcy osób, niecałe, to te 1960 ton prawie, można powiedzieć nawet 2000, jakby podzielić na tą liczbę, to się zbliżamy do 200 kg na osobę, licząc oczywiście odpady zielone, biodegradowalne, bo tu zaraz powiem, że jest tutaj też duży przyrost. No ale mimo wszystko, licząc wszystko, to jest 200 kilo na osobę. I teraz, szanowni państwo, tu trzeba się zastanowić, czy to jest normalne, czy to jest normalny rok, czy coś się takiego wydarzyło, że być może są to ilości jakby wyjątkowe. Trochę z naszych analiz wynika, że tak, że to specyfika tego roku, szczególnie sytuacja związana z COVID-em i z lockdownem na początku tego roku, trochę już zapomnieliśmy o tym fakcie, jak to było, jak wszyscy siedzieliśmy w domach, jak kupowaliśmy na zapas żywność i różne rzeczy, bo się przydadzą, bo nie wiadomo, co będzie. De facto produkowaliśmy, myślę, w tym okresie więcej odpadów. I można przyjąć, że to był właśnie ten specyficzny okres, który troszkę dorzucił nam do wszystkich frakcji, zarówno tych zmieszanych, jak i tych segregowalnych, trochę więcej niż w normalnym, typowym roku. Też w tym roku zauważyliśmy, i to jest widoczne, że w stosunku do naszych szacunków, gdzie do przetargu określaliśmy odpady biodegradowalne w granicach niecałych 100 ton, to na dzień dzisiejszy mamy 500 ton. To jest przyrost niesamowity i widzimy wszyscy. Zresztą myślę, że każdy z państwa widzi, kiedy jest moment zbierania odpadów biodegradowalnych, to przed każdym domem nie ma jednego woreczka, dwóch, tylko jest paręnaście. I to czasami sam się zastanawiam, dlaczego aż tyle. Też padały tutaj podczas dyskusji naszych, podczas komisji, też tu pan radny Kusek stwierdzał, że to jest specyficzny rok, jeśli chodzi o wegetację, że rok dosyć mokry, na przemian trochę pogody, trochę deszczu i tej ilości, tej frakcji zielonej mogło być znacznie więcej niż w typowym roku, który mieliśmy w latach poprzednich. Więc tutaj też liczymy na to, że to jest taki czasowy wyskok, jeśli chodzi o tą frakcję zieloną, biodegradowalną. I teraz jakby podsumowując,
Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że cenę, jaką płacimy za nasze odpady, kształtujemy sami. Jeszcze raz, bo to myślę, że powinno wybrzmieć, że to my, wystawiając nasze odpady komunalne, widzimy, że jest tego coraz więcej i to my określamy de facto na koniec, tak jak to jest w tym przypadku, ile nas będzie kosztował odbiór tych odpadów, bo ewidentnie ustawa nakazuje wszystkim nam oddać odpady i zeskładować to na przygotowanym do tego profesjonalnym wysypisku śmieci. Nie gdzieś u nas w jakimś dołku, tylko w naszym przypadku to jest Radymno, gdzie jest specjalistyczny obiekt, gdzie narzuca się odpowiednie reżimy, gdzie musi być to na bieżąco unowocześniane i to kosztuje. I głównie kosztuje nas składowanie, nie odbiór, bo odbiór jest związany z takim typowym przejechaniem się, z zebraniem tych frakcji, czy to z kubów, czy to z worków. Natomiast głównym elementem kosztów jest składowanie na wysypisku regionalnym. I reasumując, wracając do treści przedstawionych uchwał, pierwsza uchwała dotyczy korekty czy uzupełnienia środków związanych z obsługą odpadów komunalnych w mieście Lubaczowie. Stawka 36 zł na 4 miesiące, listopad, grudzień, styczeń, luty. I to jest korekta tego, co jest wymagane do zapłaty firmie, która w 2020 roku zbierała od nas odpady komunalne. Natomiast druga uchwała pokazuje nasz pomysł, naszą intencję, w jaki sposób ten system będzie działał w przyszłym roku 2021. Czyli widząc pewien problem i pewne rozchwianie systemu, jeśli chodzi o odpady zielone, biodegradowalne, chcemy zachęcić mieszkańców, aby, myślę, tak jak w latach poprzednich, bo nagle znikąd się nie wzięła taka duża liczba tych odpadów, żeby jak w latach poprzednich część tych odpadów zielonych zatrzymywała u siebie na posesjach. Część rozpoczęła kompostowanie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zmniejszyć ilość tych kosztów w całym systemie i zmniejszyć ilość tych odpadów w ogólnej ilości. I tutaj chcemy zaproponować od 1 marca, czyli od momentu, kiedy za chwileczkę znowu wróci wegetacja po zimie i znowu pojawiają się pierwsze odpady zielone, zachęcić mieszkańców tych posesji, tych nieruchomości, które produkują te odpady zielone, czyli zabudowie jednorodzinnej, aby te odpady zielone, tą frakcję zieloną zatrzymywały u siebie, kompostując. I z tego powodu, a dochodząc do wniosku, że jedynym takim motywującym elementem będzie po prostu cena. I tutaj chcemy zaproponować, żeby w zabudowie wielorodzinnej stawka za odpady wynosiła 28 zł, natomiast przy budownictwie jednorodzinnym odpady kosztowały 36 zł, ale w przypadku, kiedy będzie zgłoszony kompostownik, ulga będzie wynosiła 8 zł, czyli de facto w efekcie końcowym wszyscy ci, którzy nie będą oddawać frakcji zielonej i ci mieszkający w budownictwie wielorodzinnym będą płacić 28 zł, natomiast ci, którzy będą wystawiać duże ilości i będą wystawiać i stwierdzają, że chcą to robić, bo nie będą kompostować, będą płacić maksymalną stawkę 36 zł. I zobaczymy, jak ten system będzie działał. Myślę, że będzie to wystarczająca motywacja, aby zmniejszyć tą ilość frakcji zielonej, za którą płacimy, proszę Państwa, dzisiaj więcej niż za składowanie odpadów na wysypisku odpadów zmieszanych.
Jest to ważne dla nas i w tym kierunku zamierzamy właśnie w ten sposób zadziałać, zmotywować mieszkańców do zmniejszania tych ilości odpadów zielonych. Dodatkowym elementem, który chcemy wprowadzić do systemu, to jest zadanie własne, gdzie przymierzamy się i chcemy, i już są pierwsze kroki wykonane w tym kierunku, aby spróbować zakupić czy uruchomić w okolicach oczyszczalni specjalny system kompostowania, zamknięty, kontenerowy, który nie ma wpływu na otoczenie, jeśli chodzi o odory, bo to głównie z tym jest ten problem kompostowania związany. Są nowoczesne systemy, przeglądaliśmy je i zamierzamy próbować pozyskać pieniądze. Wiąże się to z około 5-6 milionami złotych. Staramy się na to pozyskać pieniądze zewnętrzne i już pierwsze wnioski są napisane i też mamy nadzieję, że do tego systemu motywacyjnego, jeśli chodzi o odbiór odpadów zielonych, dołożymy jeszcze możliwość kompostowania we własnym zakresie, co też spowoduje, że nie będziemy musieli wywozić części naszych odpadów zielonych na wysypisko, czyli też te koszty zmaleją i też będziemy wtedy na bieżąco w przypadku uruchomienia takiej instalacji korygować stawki związane z odpadami zielonymi. Dodam jeszcze, kończąc już, myślę, że wyczerpałem tą sprawę informacji czy wyjaśnienia, skąd wzięły się te propozycje uchwał. Dodam, że jesteśmy też przed przetargiem na następny okres, który właśnie gdzieś w okolicach marca się rozpocznie i będziemy chcieli jak najszybciej te przetargi ogłaszać już w listopadzie, żeby dać sobie czas na być może anulowanie przetargu, być może skorygowania naszych wymagań, tak aby zachęcić firmy do jakby wejścia na rynek z być może lepszą ofertą. To jest celem każdego przetargu i tu też te stawki, które zaproponowaliśmy, mogą ulec zmianie, jeśli chodzi o wyniki przetargu, które się pojawią pewnie w okolicach grudnia. Także w tym okresie też będziemy reagować na to, co rynek pokaże, bo element firmy, która zbiera odpady, jest też ważnym elementem kształtowania się ceny, bo to nie tylko, tak jak mówiłem, ta ilość, którą my produkujemy, jest kosztogenna, ale też wartość, za jaką firma nam zbiera i za jaką ustala sobie ceny, bo każda firma negocjuje, to też są różne koszty, negocjuje z wysypiskiem regionalnym. I tutaj myślę, że jesteśmy w stanie namówić nie tylko tą firmę, która jest teraz, ale też inne, żeby konkurowały na naszym rynku, a konkurencja zawsze dobrze wpływa na końcową cenę usługi. Coś miałem jeszcze, ale zapomniałem. Myślę, że być może w trakcie jeszcze, jak będą pytania, to odpowiem i myślę, że tutaj jakby wyjaśniłem i jaki jest system, jak działa i w jaki sposób miasto podchodzi do zbierania odpadów komunalnych i że to nie jest nasz wymysł i wymysł radnych czy burmistrza, żeby jak najwięcej zbierać, bo my z tego systemu nie możemy ani złotówki przeznaczać na coś innego. Ten system ma się zbilansować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za obszerne wprowadzenie w problem. Teraz poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii do pierwszego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Kierowniku Referatu Finansowego, raczej Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wczorajszym posiedzeniu, wspólnym posiedzeniu wszystkich członków Rady Miejskiej
dokonała analizy przedstawionego projektu uchwały. Wszyscy radni wykazali się wielką odpowiedzialnością w stosunku do przedstawionego projektu uchwały. Zadali wiele pytań kierownikowi referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, pani skarbnik, jak również i panu burmistrzowi. Wszyscy otrzymaliśmy wyjaśnienia, które stanowiły też o wielkiej odpowiedzialności za wagę podjętych decyzji. Pozwolę sobie teraz odczytać opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 roku po wysłuchaniu wyjaśnień pana burmistrza oraz kierownika referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska oraz po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem uchwały, z którego wynika, że ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od miesiąca listopada. Stwierdziła, że podwyżka ta wynika z niedoszacowania wydatków na odbiór odpadów komunalnych, ponieważ mieszkańcy oddają zdecydowanie więcej odpadów, a szczególnie bioodpadów. Zgodnie z ustawą koszty odbioru odpadów muszą być w całości pokryte z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zadanie to musi się samo sfinansować. W związku z powyższym Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej wydała pozytywną opinię dla tego projektu uchwały razem wspólnie ze wszystkimi członkami Rady Miejskiej w Lubaczowie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa po wczorajszym posiedzeniu jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan Wojciech Mantur. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał, żeby czy pani sekretarz, czy pan burmistrz powiedział mieszkańcom, o jaką to kwotę chodzi zadłużenia. Dziękuję bardzo panu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Jeśli nie ma, to panie burmistrzu, proszę bardzo. Szanowni państwo, myśmy na ostatniej sesji podejmowali uchwałę zwiększającą dochody związane z obsługą systemu zbiórki odpadów, to jest 840 tysięcy złotych. Taki mamy niedobór w tym roku w stosunku do planowanych wydatków przy obecnie działających stawkach 26 zł przez 10 miesięcy i przypomnę, na początku roku 2 miesiące były ze stawką 14 zł. Także przy takich stawkach za osobę mamy na koniec roku niedobór 840 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy mimo wszystko może ktoś jeszcze? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej uchwały również pan burmistrz zrobił wprowadzenie, wyjaśnił zapisy tej uchwały, więc poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Również tym projektem uchwały
zajmowała się w dniu wczorajszym Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie w pełnym składzie Rady Miejskiej, na którym też wszyscy radni mieli prawo zadać pytania. Padały te pytania w pełnej odpowiedzialności za stan finansów oraz wywóz stawki związanej z wywozem za śmieci. Pozwolę teraz odczytać sobie opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 roku po wysłuchaniu wyjaśnień pana burmistrza oraz kierownika referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska oraz po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem uchwały, z którego wynika, że od dnia 1 marca 2021 roku ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt pierwszy. Dla zabudowy jednorodzinnej w wysokości 36 zł od każdej osoby zamieszkującej danej nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dla zabudowy wielorodzinnej w wysokości 28 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jednocześnie następny projekt uchwały stanowi, że zwalnia się od 1 marca 2021 roku w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, czyli 8 zł. Częściowe zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy punkt A. złożyli deklarację, w której zawarli informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Punkt B. Wyposażyli oni swoją nieruchomość w kompostownik we własnym zakresie. W związku z powyższym Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej wydała pozytywną opinię do tego projektu uchwały przy współudziale wszystkich członków Rady Miejskiej w Lubaczowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur. Panie burmistrzu Sokorado, z tego rozumiemy, że jeżeli ktoś podpisał deklarację, wypełnił deklarację w Urzędzie Miasta, że zakłada, to będzie bioodpady wykorzystywał sam. Jeżeli wystawi worki na zewnątrz, będą te worki nieodbierane. To tak rozumiemy. Bo tego w uchwale żeśmy nie napisali, więc tu chciałem, korzystając, że mieszkańcy słuchają, prawda, więc worki te nie będą odbierane od mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Janu Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Adam Szałański. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ten projekt uchwały został przyjęty. Trzeci projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady. W swoim wprowadzeniu pan burmistrz też wyjaśniał ten projekt uchwały. W swojej opinii poprzedniej pan przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej też wyjaśniał to częściowe zwolnienie, ale poproszę o opinię przewodniczącego pana Jana Radłowskiego.
W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej przy współudziale wszystkich radnych Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana kierownika, pani skarbnik, pana burmistrza. Każdy z radnych miał prawo zadania pytań. Pytania padały, które miały wyjaśnić wszystkie po prostu z tym związane aspekty sprawy. Pozwolę sobie teraz odczytać opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 roku po wysłuchaniu wyjaśnień pana burmistrza oraz kierownika referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska oraz w nawiązaniu do opinii do poprzedniego projektu uchwały, niniejszy projekt opiniuje pozytywnie przy współudziale wszystkich członków Rady Miejskiej w Lubaczowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie. Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ta uchwała również została przyjęta. Wyczerpaliśmy punkt podjęcie uchwał. Przystępujemy do następnego punktu. Sprawy różne. I tu pan burmistrz prosił o głos. Szanowni państwo, wrócę jeszcze do spraw związanych z gospodarką odpadami, bo jest jeszcze jeden aspekt, który chciałem poruszyć. On dosyć jest dla mnie nieprzyjemny, ponieważ w jakiś sposób muszę się troszkę jakby pożalić na mieszkańców. Może zacznę od tego, że bardzo jesteśmy zadowoleni i patrząc na działanie systemu i można pochwalić naszych mieszkańców za sposób sortowania, podchodzenie do sprawy związanych właśnie z segregacją odpadu, bo myślę, że te frakcje plastik, szkło, papier, metal naprawdę robią wrażenie i te ilości i sposób wystawiania, to widać, że naprawdę duże ilości w Lubaczowie są sortowane i to pewnie w przyszłości będzie jeszcze lepiej, ponieważ na bieżąco tutaj były zgłaszana konieczność ciągłej edukacji, ciągłego pokazywania, w jaki sposób to robić, być może jakieś systemy uszczegółowiające, bo zastanawiamy się, czy ten pojemnik po jogurcie to już to plastik czy zmieszane. Niektóre miasta mają takie specjalne słowniczki. My też postaramy się taki system uruchomić, żeby można było szybko sprawdzić, gdzie co wyrzucić. Jest tego coraz więcej. Myślę, że coraz lepiej to działa. W szkołach przeprowadzamy na bieżąco edukację ekologiczną, gdzie pokazujemy, jak sortować. I myślę, że tutaj można mieszkańców pochwalić. Natomiast To, co jest nieprzyjemnego i co pokazuje system, liczba zadeklarowanych osób, czyli deklaracje o ilości mieszkańców przebywających na danej posesji, to proszę państwa, w Lubaczowie na koniec tego miesiąca, poprzedniego miesiąca, to było 8707 osób. Czyli widać, że już na pierwszy rzut oka coś jest nie tak. Brakuje nam w systemie, podejrzewam, że lekko licząc, paręset osób. My przez cały ten okres poprzednich miesięcy próbowaliśmy różne metody wychwytywania, różne metody kontroli faktycznej ilości
osób mieszkających, zamieszkujących poszczególne nieruchomości. I powiem Państwu, że nie mamy mechanizmów do tego, aby wprost określić te ilości. No nie jesteśmy ani jakąś służbą śledczą, która monitoruje, która w jakiś sposób wprost szpieguje mieszkańców. To nie o to chodzi. Ale też widzimy, że deklaracja, która jest no, jakby wyrażeniem swojej woli i swojej opinii, ona jest jakby, powinna być rzetelnie składana. Nie do końca te liczby pokazują, że tak faktycznie jest. I tutaj, jeśli chodzi o urodzenia dzieci, co się jakby pojawia, obywatele miasta, którzy się pojawiają u nas w przypadku urodzin, to my jesteśmy w stanie to wyłapać, ponieważ mamy taką ewidencję. Natomiast nie możemy sobie poradzić z wymeldowaniami czy z odpisywaniem ludzi, którzy na przykład wyjeżdżają za granicą, jeśli chodzi o studentów, uczniów szkół średnich, którzy się uczą poza Lubaczowem. I nawiązując do sytuacji covidowskiej, myślę, że znaczna część osób zjechała do Lubaczowa i tych deklaracji korygujących było naprawdę bardzo mało. I tutaj nasuwa się pytanie, co dalej? Czy tutaj też w ten system nie trzeba zmodyfikować? I już przeglądając możliwości, które daje nam ustawa, tam są określone możliwości ustalania stawek. Albo jest to w stosunku do osoby, albo na posesję, albo w stosunku do zużytej wody. I część samorządów, albo nawet znaczna część, patrząc na rosnące koszty obsługi tego systemu śmieciowego i zmniejszającą się sukcesywnie liczbę czynnych mieszkańców, bo to widać tylko nie w naszym mieście, ale też w mediach słyszymy o tym, że ilość mieszkańców w miastach się zmniejsza, związana właśnie z niechęcią do ponoszenia kosztów związanych z obsługą tego systemu głównie, bo tu jest jakby opłata za osobę. Powoduje to, że zaczynamy się zastanawiać i patrzeć na te systemy, jak one są realizowane w tych miastach, które już określają stawkę opłaty dla poszczególnych nieruchomości, poszczególnych rodzin za zużycie wody. To jest, ten sposób ma pewne opóźnienie, ponieważ ta stawka jest określana na podstawie zużycia za rok poprzedni, za okresy poprzedzające i nie jest to na bieżąco, jakby to ten system mógłby działać, natomiast tutaj wciąż to zużycie wody ma pokazać, i to jest intencją, pokazać rzeczywistą ilość osób przybywających na danej posesji. My postaramy się przeanalizować ten system i myślę, że być może od nowego okresu obowiązywania stawek, czy od nowego okresu przetargowego, który rozpoczyna się od marca, spróbujemy jeszcze przedstawić wcześniej Radzie, czy idziemy w tym kierunku, czy nie, czy jest to dla nas duża zmiana, czy tylko kosmetyczna i tylko by nam skomplikowała jakby działanie, czy to przejście z jednego sposobu naliczania na drugi. Ale jeśli okaże się, że poziom zużycia wody pokazuje statystycznie, nawet można to określić, że tych mieszkańców jest więcej niż 8700, czyli wyjdziemy na przykład na 9000, to myślę, że będzie to argument, aby taki system wprowadzić, ponieważ no on upraszcza sprawę. On upraszcza sprawę, nie daje za bardzo możliwości jakby naginania przepisów, już nie chcę tutaj używać brutalniejszych słów, żeby zniechęcić, czy nawet nie dawać niektórym możliwości oszukiwania, czy jakby omijania przepisów, czy systemu. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Pozwolicie państwo, że jeszcze w sprawach różnych są dwa pisma
wojewody podkarpackiego dotyczące naszych oświadczeń majątkowych, czyli burmistrza miasta i przewodniczącego rady. Wojewoda stwierdza, że w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego złożonego za 2019 rok nie stwierdzono nieprawidłowości, dotyczy to obydwu osób. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa jeszcze zabierze głos? Pan Marek Małecki, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym krótko tak w kwestii takiej informacji, a zarazem prośby. W związku z tym, że jak co roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej organizuje kwestę, zbiórkę pieniędzy przy bramach na naszym cmentarzu. W tym roku również taką zbiórkę uruchamiamy. Jesteśmy w trakcie rejestracji tej zbiórki. I chciałbym prosić radnych, jak wzorem lat ubiegłych, prawda, kto ma przepraszam, ochotę i chęć wzięcia udziału w tej zbiórce, to bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że my się jeszcze spotkamy w tym miesiącu, chyba pod koniec miesiąca będzie sesja, to my się zobaczymy jeszcze na sytuację związaną z wirusem, czy nam pozwoli przeprowadzić skutecznie, czy w ogóle się odbędzie, ale póki co musimy wszystko robić, bo są terminy, są procedury, one są rozpoczęte, także bym prosił o przemyślenie i ewentualnie zgłaszanie się do udziału. Także dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Państwa radnych zachęcam do udziału w tej kwestii. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeśli nie, dziękuję Państwu za przybycie, za głosowanie tych trzech trudnych uchwał. Na tym zamykam sesję Rady Miejskiej 24 w obecnej kadencji.